Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdujemy się w kolejnym odcinku gier przeglądarkowych. Ach, tak, wspaniała gra z 2007 roku, w którą zagrywałem się bardzo, bardzo długo na lekcjach informatyki oraz w domu, jeśli mam być szczery. Gra nazywa się Feudalizm. No, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się również i w tych czasach. Rozpocznijmy nową grę. Na razie, jak słyszycie, nie ma muzyki, nie wiem, czy ona jest ogółem. Jeżeli jej nie będzie, to po prostu dodam jakieś, jakąś muzykę, jakieś utwory po prostu sam podczas montażu. No i moi drodzy, tworzymy postać. Mamy tutaj kilka różnych klas, jak widać. Powiem wam, że to jest naprawdę tak świetna gra, można przy niej tyle czasu spędzić. Kilka razy co najmniej, przeszedłem ją w całości. Tego mogę, znaczy w całości, no. Dowiecie się, na czym polega mniej więcej przejście całości gry. Ale przejdźmy do samych postaci. Mamy Edgara, Selenę, Karla, Elizabeth, Wiesława, przepraszam, Olgę, Siege'a albo Siega, nie wiem jak go do końca czytać, oraz Niorę. Jak widzicie, każda z postaci czymś się różni. Każda ma inne umiejętności. No zagrałbym Wiesławem, ale wybaczcie. Jakoś szczerze mówiąc, wolałem zawsze te postaci znajdujące się postaci bardziej takie wschodnie, jakby ninja i tak dalej. I szczerze mówiąc, kurczę, no zagrałbym niby Niorą, ale może ten Siege, powiedzmy, że będę go czytał jako Siege. Też nie wiem, czy każda postać ma równe statystyki, jakby je podliczyć. Ale mamy 25 punktów jeszcze do rozdania, więc zacznijmy może od... Co by tu pójść? No właśnie nie wiem do końca. Zakładam, że skoro ma tę statystykę dosyć mocno, to ulepszymy ją do 80. I dodajmy mu jeszcze trochę siły. Jeszcze mam jeden punkt, więc dodajmy mu to w staffy, niech będzie. I rozpocznijmy naszą przygodę. Jak widzicie, mamy tutaj miasto, mamy City Hall, mamy save'y. Zapiszmy sobie na TV pierwszym, mamy również i później. No niestety muzyki nie ma, tak więc pewnie coś będzie dodane w tle. No to zobaczymy dopiero za chwilę. Znaczy jeszcze nie chcę nic sprzedawać, więc wiecie. Mamy tutaj oczywiście nasz miecz, to jest Short Ninja To. Nieważne, dobra, nieważne, to było głupie. Mamy również jakiś staff, ale on jest... No, znaczy średnie obrażenia ma podobne, tylko że nasz miecz ma trochę większy rozstrzał. W tym razie zostawił. Mamy łuk, który możemy kupić za 5 golda. Wezmę go na wszelki wypadek, ponieważ nigdy nie wiadomo. Możemy sobie wyrekrutować, jak widzicie, tutaj dodatkowych ludzi. Mamy apprentice, to jest stażysta bądź nowicjusz, jest parę tłumaczeń ogólnie tego słowa. Ja to odbieram bardziej jako stażysta ze względu na to, że studia. I mamy jeszcze Taekwona. Zakładam, że jest po prostu gościem, który zna Taekwondo, tak? Jak widzicie, to jest, mają też oni różne statystyki, mają różne obrażenia, mają różną szansę na uniki i kupimy... Aha, okej, zapomniałem, ja miałem tylko 100 golda, to nieważne, zwaliłem trochę. Więcej jednego tego gościa, już nie mamy teraz żadnego golda, nieważne. Mamy małą, tutaj jest coś a la kościół, tak? Jakaś świątynia, temple, tak, świątynia. Czy jeszcze było inne? Klasztor? Nie, to nie był klasztor. Dobra, nieważne. Nie mogę sobie przypomnieć jeszcze innego tłumaczenia tego. Ale mamy tutaj, jak widzicie, potki. Mamy Scroll of Bloody Rage. Mamy Scroll of Healing, of Small Healing w sumie. Mamy również ekwipunek, który możemy sobie tutaj wymienić różne rzeczy. Na razie jako... O kurczę, to mieliśmy coś jako broń rzucaną zamiast tego łuku. Dobra, no to co się z tym łukiem zrobi? Może najwyżej kiedy indziej. I moi drodzy, jak widzicie, tak prezentuje się mapa. Na razie mamy włączone tipy, w sensie włączone mamy wskazówki. Jedna rzecz tutaj mamy nade mną, w tym miejscu jest miasto, którego nazwy nie widzicie przez moją ramkę. Ono się nazywa Hoffen, tak tylko, żeby wyjaśnić. Tak, i zaczynamy w wiosce Omi. Co możemy zrobić? Możemy sobie na przykład pójść do Kozuke. To jest w Kozuke jest port, w którym możemy sobie wynająć statek. Tak jak widzicie, mamy na przykład ubranka. W tej wiosce na przykład mamy ubranka, z których możemy... O właśnie. Nie rządzisz naszym miastem, nie możemy... Nie sprzedajemy naszych jednostek obcym. Jak widzicie, nie możemy właśnie kupować w innych miastach oprócz naszych miast.
bo my jesteśmy oficjalnie, jak dobrze rozumiem, władcą tego, tej wioski Omi. My nie możemy innych miast, w innych miastach rekrutować jednostek. No oczywiście statek nam pozwala pozwala tutaj przepływać pomiędzy miejscami. Jeśli dobrze rozumiem, to rentership to jest bodajże, tak? Ona mówi, że rentership, tak. I wynająć wynająć po prostu najzwyczajniej w świecie statek możemy. No i co? I na razie nie możemy zbyt wiele zrobić. Aż do momentu, gdy trafi nam się walka. I to jest coś pięknego. Ponieważ tutaj możemy... O właśnie, widzicie? Mamy całe kontrolki, wszystko mamy wyjaśnione. Okej, nie pamiętam czym była ta obrona. Tak. Przedmioty, łuk, kusza, bla bla. Dobra. Hold position, okej. O jednak, są dźwięki. Ała, tylko że one są strasznie głośne. Dobra, będzie trzeba to przyciszyć w takim razie w finalnej wersji, bo moje uszy umarły troszkę w tym momencie. No i zdobyliśmy trochę golda. Nam się praktycznie nic nie stało, jak dobrze widziałem. Czyli w ogóle coś miało się stać. I mamy dzięki temu, zobaczcie, takie oto rzeczy. Mamy throwing knife'y, które nam są... Właśnie, każda z broni, jak widzicie, też ma swoje wymogi, na przykład 20 dexa, 10 dexa i tak dalej. Sprzedajmy ten łuk. Ten nóż do rzucania też pewnie zaraz sprzedamy. No, gra ogółem bardzo mocno jest oparta na właśnie, zobaczcie, mamy też attack speed, tak? Czyli można sobie tutaj przeliczyć, jakie będą obrażenia z danej broni. Na przykład nasza broń teraz jest lepsza. To Ninja to, czy jakkolwiek się to inaczej czyta, jest aktualnie lepsza, ponieważ ma speeda 2.17, a to ma 1.05, czyli średnie obrażenia no, będą z naszej broni, wydaje mi się, większe. Throwing knife 10.40 no są lepsze od naszych, tak, i range mają większy, więc weźmiemy sobie te throwing knife'y, sprzedamy tutaj w mieście likeny, sprzedamy ten, cokolwiek to jest w sumie, i pójdziemy sobie do tej wioski, ponieważ w tej wiosce możemy sobie na przykład kupić takie oto, taką oto bandanę, właśnie chciałem sobie znaleźć jakieś dobre słowo na to, oraz mamy też krótką katanę, ona kosztuje 50, więc niestety nie możemy z tym nic za bardzo zrobić. Tutaj wróćmy, bo muszę sobie ekwipunek do ekwipunku podejść. Jak widzicie, no w tym miejscu na mapie nie możemy za bardzo, znaczy na mapie ogólnie nie możemy za bardzo wejść do ekwipunku, co jest trochę szkoda, znaczy szkoda trochę tego. No nie mamy też jakiejś tam ilości tur na początku. No, naszym zadaniem będzie przede wszystkim łażenie i szukanie przeciwników, tak? Bo nie wydaje mi się czekać, chyba że możemy w town hallu. Nie, tutaj nie możemy. O, ask for a quest, właśnie. Można w mieście poprosić o questa jakiegoś. Można poradzić z jakimiś łotrzykami, jasne. I w tym miejscu, moi drodzy, to jest tak troszkę jak... troszeczkę, to może komuś przypomnieć o ten Blade'a. To jest bardzo mocno podobne pod tym kątem, tylko że no... Tak. Ła, moje uszy. Moje uszy, ta gra jest tak głośna. Przepraszam was naprawdę, ale ja sobie to przycisnę, ponieważ moje uszy w tym momencie umierają. Moje uszy w tym momencie umierają, ale popatrzcie, to jest fajna takie, fajna gierka, tak? Tak jak mówię. Możemy, jak podejdziemy do kogoś, to możemy właśnie go, widzicie, atakować. Go nie dajemy się zabić. Ja się tutaj cofnę i, moi drodzy, mamy tutaj, znowu zdobyliśmy trochę przedmiotów. Wydaje mi się, że ktoś nam padł, ale mogę się mylić. Nie wiem, dlaczego chciałem znowu łazdą kierować. Mamy oczywiście małą tutaj tarczę, jak widzicie. Znaczy, buckler to jest bodajże puklerz. Jeszcze jest normalna tarcza pokazana. Różnice pomiędzy puklerzem a tarczą, no nie będę tego tłumaczył. Więc nie będę pytał o ilość, po prostu będziemy to sprzedawali. Ten mieczyk będzie lepszy, wydaje mi się, ogólnie od naszej broni. To sprzedamy. Te throwing knife nam już nie są potrzebne. Okej, i tutaj mamy właśnie, mamy włócznie, widzicie, ja sobie chyba tę włócznie wezmę, ponieważ ona jest lepsza. Ale zaraz zobaczę, czy na przykład jeśli mam włócznie, to czy mogę nadal mieć... Tak, mogę mieć cały czas throwing knife. I właśnie, mamy tutaj... widzicie, każdy ze skilli pomaga nam również trafić po prostu przeciwnika, im wyższy mamy dany skill. Jak widzicie, w staffy mamy... w spear mamy 0. A Forest Weapons mamy 80, więc kurczę, no nie wiem, czy tak do końca to było najlepszym pomysłem, aby wymienić to ten nasz mieczyk. Kurde, no to jest pytanie,
A teraz zobaczmy tutaj. To wymaga nas 25 con, constitution zakładam. Więc, więc w takim razie to byśmy sobie zostawili sztuki 1. I w ogóle, bo nie wiem, czy tak bardzo bym chciał constitution w takim razie rozwijać. Patrząc na to, jedną sztukę chcę sprzedać, okej. Okay. I co? I w takim razie, moi drodzy, właśnie, dostajemy 100 golda i możemy sobie tutaj, ojejku, ale nam ludzi padło, oj niedobrze, oj niedobrze, oj niedobrze. No, musimy tutaj trochę porekrutować, pograindować. Ewentualnie troszkę wam to potnę. I znowu mamy łotrzyków jakichś, z którymi można walczyć, więc pójdźmy tam i znowu z nimi zawalczmy. O, ten kolega ma kuszę i jak widać na hita nam ściągnął naszych dwóch już tutaj towarzyszy. Ale też nie było wszystko, to była zwykła jakaś tam bitwa po drodze, która się trafiła. Jak widzicie, no, wzięliśmy 180 golda praktycznie, od tak sobie. Zapomniałem, którą postacią jestem troszeczkę, ale mniejsza. I mamy level up. Moi drodzy, i co przy okazji level upu możemy zrobić? Co przy level upie można zrobić? No, co jest chyba oczywiste, można się ulepszyć. Wymaga 15 kona, ale to i tak mi się na nic nie przyda. Ten knife jest słaby. I mamy kuszę, moi drodzy, która wymaga 25 dexa. Czy ja mam 25 dexa? Nie pamiętam. Musiałbym spojrzeć. 25, a mam na 30 dexa, to na spokojnie mógłbym tej kuszy używać. Tylko czy ja mam coś w kuszach? Nie mam nic w kuszach. A czy, no właśnie, throwing weapons mam również 0, więc żadna różnica dla mnie. No i moi drodzy, mamy znowu 25 punktów, które mamy co poziom, które otrzymujemy co poziom. I zobaczcie, właśnie jeszcze jedna fajna rzecz. Co, jest tej broń, która jest ulepszona w jakiś sposób, jest rzadka, epicka. Nie wiem, czy jest więcej poziomów rzadkości, czy są tylko dwa. Musiałbym sobie to przypomnieć, ponieważ tak jak mówiłem, dawno już nie grałem w tę grę, ale poza tym jest jeszcze parę wersji tej gry, więc jeżeli będziecie chcieli, jeśli ta gra się dobrze przyjmie, to również kolejne części jej nagramy, ponieważ z tego co wiem są przynajmniej trzy, z tego co widziałem w internecie, ale mniejsza. Ta broń zwiększa damage o 50. Uderzy szansa na trafienie krytyczne albo na w ogóle uderzenie wzrasta o 30%, szansa na unik o 2%, ale zmniejsza obronę i HP o 30%. No, to jest takie fajne. 29 strefa wymaga. Nie wiem, no na razie przy tym zostanę tak jak jest. Na razie pójdę oczywiście w siłę mocno. Jak i również, kurczę, no i pytanie. Wiecie co, ulepszy? Będę sobie ulepszał na razie tę naszą broń, tej okoliczną. Sprzedam to, ponieważ to nam się akurat nie przyda. Ci właśnie, ci nam nie sprzedadzą ludzi, ponieważ nie rządzimy tamtym miastem. No i co, moi drodzy? No i jak widzicie, tak jakoś się to prezentuje, tak? Powoli trzeba sobie rekrutować ludzi. Jakoś to bywa. Raz trafiamy na przeciwników, raz nie trafiamy. Poprosimy o questa. Musimy dowieść do Matsuyamy jakiś tam ładunek za 550 golda. I moi drodzy, jeżeli nosimy ładunki, jak się nie mylę, to jest troszkę jak z karawanami. Czyli mianowicie no po prostu jesteśmy troszkę częściej jako konwoje. Jesteśmy częściej napadani. Częściej jest łatwiej nas po prostu zaatakować. Na szczęście te konwoje nas po prostu częściej atakują. Ze względu na to, że to jest po prostu. Przepraszam, na te nasze konwoje nas. Jeszcze raz. Nasze konwoje są częściej atakowane przeciwników, dlatego że no jesteśmy jakby kupcami. Wiadomo, bandyci się częściej na kupców rzucają z perspektywy po prostu na przykład roleplayu. To jest takie bardziej logiczne. No też wiadomo, łupy są dzięki temu wyższe. Defense 4, strength 25. Kurczę, no to jest fajne. Na pewno sobie użyję. Rusty katana, to dwie katana nie jest potrzebna. Long cross, bo już mamy. No i mamy jakiś lepszy hełm. No to co, moi drodzy? No to wymieniamy ekwipunek w takim razie. To jest jeden, to. Aha, to wymaga constitution na poziomie 32. Aha. Okej, okay, czyli będziemy musieli iść przez constitution. No niestety nasza postać będzie takim trochę glass cannonem na to wychodzi na początku. Ale jakoś damy radę. O, bo tutaj można takie fajne kimono kupić. I mamy jakąś fajną katanę. Wiecie co, kupię sobie i katanę i kimono. Ponieważ one wyglądają dosyć kusząco pod tym kątem. A, wymaga 50 dexa. To dobrze, ja ją kupiłem i nie mam tyle dexa, nie? Typowy lipek. No ale spoko. Ewentualnie prawda będzie ją mieli w jakimś punku. Ale w takim razie dostaliśmy już questa jednego.
chyba więcej questów nie można brać, jak mi się wydaje. To już można też sprzedać, ponieważ zakupiliśmy sobie lepszą, znaczy... Tak, z takim samym defensem mamy kimono, ale po prostu ono jest na dexa, tamto było na constitution, to nam wystarczy. Można chyba więcej... O Jezu, do Echigo mamy misję, ale my na Echigo nie możemy pójść, ponieważ jesteśmy aktualnie... Aha, tak, czyli jeśli przyjmujemy jedną misję, to druga nam schodzi. Okej, okay, za stówkę mamy się przejść po bandytu, mamy ich pokonać. No i moi drodzy, na tym polega głównie tej zabawa w tej grze, tak? To jest taki typowy grind. Nie wiem, czy można otoczyć na przykład z dołu i z góry, czy te ataki wchodzą, jeśli jesteśmy tak wobec przeciwnika ustawieni. No i moi drodzy, trafiliśmy do takiego miasta, które się nazywa Izumo bodajże, tak? Izumo. W tym momencie, jak widzicie, oni mają jeszcze lepsze rzeczy. Jeszcze bardziej rozwalone po prostu tutaj różnego rodzaju jest to broń. No, coś świetnego, ale widzicie też, no cena niestety jest dość wysoka. Kuszą te shurikeny za 90, ponieważ one wymagają tylko 30 dexa, a są lepsze niż ta kusza. Więc chyba tak zrobimy przy okazji level up po drodze. Więc wiecie co, idziemy w siłę. No, pójdziemy też w to Constitution, tak jak powiedziałem. No i mam jeden punkt, może na Far East Weapons go wydać. Właśnie, i jeszcze możemy sobie wymienić hełm nasz. Czy teraz mamy coś, taki skórzany hełmik. No i co, no i tutaj też nam również nie sprzedadzą jednostek, ponieważ to nie jest nasze miasto. Moi drodzy, w ogóle tak ma mała drobnostka w sumie. Można naprawdę sobie tutaj troszkę farmić gold, patrząc na to. Na zasadzie cały czas chcemy inne questy i można w końcu dostać jakieś... Znaczy, no, ta szansa na to, że trafi nam się jakiś taki quest, na przykład mamy z wioski do wioski, która jest zaraz obok. No niestety szansa na to jest mniejsza, ale... Można to zrobić. No ja jestem cały czas spory starcie, jeszcze nie uzupełniłem do końca tych wszystkich naszych strat. Dobra, na razie weźmy sobie jakichś tam przeciwników, ponieważ... No właśnie, przy okazji są ci przeciwnicy w miarę blisko. Ponieważ nie pokazałem wam jednej rzeczy. Pod shiftem można właśnie zmienić naszą broń. Jak widzicie, aktualnie korzystam z kuszy. Ale jak widać... kusza ma naprawdę fajne obrażenia. Prawie zabitna hita. W tym momencie tych słabych oczywiście przeciwników. To chciałem wam pokazać, chciałem tylko powiedzieć, że można tę broń rzeczywiście zmienić podczas walki z pomocą tego shifta. Nie wiem, czy to było powiedziane podczas tutoriala, czy nie. Ja sobie to jeszcze raz na pewno sprawdziłem, żeby się upewnić. I moi drodzy, mamy 1300 golda. Nie wiem, wątpię, żeby nam to wystarczyło. Jeszcze bym szczerze mówiąc paru ludzi dorekrutował tutaj. Jeszcze może ze dwie misje zrobię i wybiorę się rzeczywiście na atak. To może jednak to się nawet szybciej stanie. Ponieważ chciałem pójść na ten atak, aby rzeczywiście zaatakować przeciwników, inne wioski, i chciałem rzeczywiście je zająć. Jak widzicie, troszeczkę bardziej przyszedłem w Constitution, ze względu na to, że poprzednio nam się padło troszkę. I żeby właśnie nie było problemów, to do Constitution troszkę ulepszyłem. No ale dobrze, moi drodzy, widzimy się w mieście i zobaczymy, czy damy sobie z nim radę. I moi drodzy, jesteśmy w mieście, próbujemy w takim razie je odbić. Jeśli powiem, że chcę z nami walczyć, oczywiście, że jestem pewien. Oczywiście zmieniamy się na kuszę, ponieważ przy takich ilościach jednostek możemy spokojnie z kuszy tutaj strzelać. Ogólnie powiem wam, że jak już są walki o takie największe miasta, tam to się dopiero dzieje. Możecie mi zaufać, tam się dzieją naprawdę niesamowite rzeczy. Okej, strzelajmy. No i udało nam się, moi drodzy, wygrać to miasto. Jak widzicie, teraz ono się zamieniło na zielone, czyli jest pod naszym władaniem i możemy dzięki temu kupić rzucających shurikenami. Oczywiście to jest takie przekłamanie tradycyjnie historyczne, ponieważ tak naprawdę nie rzucało się shurikenami. Shurikeny były bronią bardzo bliskiego starcia, ale może o tym kiedy indziej. I tutaj, moi drodzy, popełniłem mały błąd, który popełniano, cóż, każdy, kto zapomina, jak się grało w gry sprzed X lat. Mianowicie te postaci powiedzmy tej Japonii, bo to jest ewidentnie no Japonia, typowy styl japoński i tak dalej. No to one są bardzo mocno oparte, tutaj a la ninja właśnie coś tego typu, one są bardzo mocno oparte na zręczności, a nie na sile. Ja przyszedłem mocno w siłę, więc wiecie, no taki mój mały błąd. No ale się zdarza.
Moi drodzy, nakupiłem teraz całą masę jednostek wręcz. A jeszcze nam się trafiła bitwa po drodze z jakimiś tam zwykłymi gówniakami, zwykłymi bandytami. To nam jedna osoba padła, ale... O, jeszcze mamy level up. Dobra, to od razu go wykorzystamy. I myślę, że moi drodzy, spróbujemy zaatakować Matsuyamę. Czemu by nie? No, po prostu będzie to coś, myślę, ciekawego. Pójdę w tego Dexa, bo tak jak sobie powiedziałem, muszę... A, to jest Constitution akurat. W tego Dexa muszę pójść ze względu na to, że... No, przydałby nam się, ponieważ... tak, o właśnie, tak nam brakuje jeszcze 3 punktów. No, ale mniejsza. No i moi drodzy, spróbujmy zaatakować teraz to miasto. O Jezu, znowu nam się włączył tutorial w ogóle w tym miejscu. Najmniejsze już to. Bo niestety muszę cały czas startować grę ze względu na różne problemy, które się tutaj dzieją. Na przykład na jakieś bugi. Coś tego typu. Ła, nam się oberwało teraz. Muszę bardzo uważać na swoje HP, ze względu na to, że jak my padniemy, no to jest koniec, tak? Co jest oczywiste dosyć. Nasza armia, no, nie jest też jakąś ultra niesamowitą, to trzeba przyznać. O fuck, o nie. Niedobrze, padłem. Ale moi drodzy, pomimo tego, że padłem, teoretycznie wciąż żyję, tak? To jest ciekawe, tylko jak widzicie, no nie mogę się ruszyć za bardzo. I prawdopodobnie to będzie zbugowanego. O kurcze. To mnie troszkę zaskoczyło, ponieważ udało nam się to wygrać i przeżyłem, mimo że padłem. Mam teraz takie wytyfy lekkie, ale dobrze, nikt nie widział, tak? No to moi drodzy, mamy Matsuyamę w tym momencie, ona jest nasza. Co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tyle, że jestem trochę w szoku. To raz. A dwa to że mamy nowe miasto, to jest raczej oczywiste. Aczkolwiek... niektóre miasta, jak widzicie, zresztą pewnie przed chwilą na tej urywce, mają dwie fazy. Mają one dwie fazy i dzięki temu, no, mają, prawda, takie jakby dwa garnizony, które ich chronią. No, prawda, na zewnętrznych murach są inne. Mam nieobliczalną ilość golda. Czy mogę sobie to po prostu kupować teraz w takim razie do nieskończoność? Czy ja właśnie zbugowałem grę? O nie, najgorzej, ja właśnie zbugowałem grę po raz kolejny chyba. Czekajcie, nakupujmy ile się da. Tylko nam, że no nie powinienem mieć więcej niż kilka tysięcy w tym momencie. Ewentualnie kilkanaście. Więc ja tutaj trochę jednostek nakupuję. I zobaczymy jak to będzie. To jest w ogóle mistrz shurikenów. Jak widzicie, no tych jednostek tutaj będzie masa. Ponieważ mamy, no prawda, jeszcze strzałeczki, więc zakładamy, że... No raczej będzie ich więcej niż tylko tyle, ale ewidentnie zbugował mi się gold. No mam nadzieję, że mi się on odbuguje, ponieważ to troszkę byłoby chamskie, gdybym teraz... zaczął go wykorzystywać, czyż nie? Sądzicie, moi drodzy? Też tak sądzę, ale w sumie jak nam gra daje, to czemu by nie, no. Bugi bugami, a gra grą. No przy okazji, dzięki temu przynajmniej będę mógł wam pokazać troszkę więcej właśnie samej gry. Względu na to, że no jest ona jednak... Jest ona jednak dość fajna, naprawdę. Jeżeli się nam tego nie zbuguje, oczywiście, jak widać. Bo te bugi są dość irytujące, no to jest tylko gra flashowa, wydana w 2007 roku, jest to gra darmowa, więc nie można od niej tutaj za bardzo wymagać. Tak, to miasto już jest nasze. O, coś pięknego. Dobra, ale wiecie co w takim razie, skoro i tak właśnie złapaliśmy masę level upów, to my sobie Dexa podbijemy do, myślę, spokojnie do setki. Zobaczcie w ogóle, czemu nam punkty tak powoli schodzą. Zobaczcie, ja wbijam po parę punktów, a punkty mi schodzą po jeden, nie? Dlaczego? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Ale teraz na przykład jak podeszliśmy powyżej setki, to nam schodzą o 2. Chyba, że tak jest po prostu z niektórymi... Nie jest tak z niektórymi statystykami. Nie wiem, dlaczego chyba nam schodziły wtedy po 1, znaczy nam nie schodziły w ogóle, a teraz nam schodzą po 1. Czemu mi się nagle zrobiło 800 punktów? Co? Zaczynamy ich 1100? Czemu mi się zrobiło nagle lewy 5? Co tu się stało się? Ej! Okej! Okay. Znaczy jakby nie narzekam, tak? Oko. To co? To moi drodzy, od razu ulepszymy sobie jednostki na maksa. No, można. Więc ja to szybko zrobię i wracam do was za momencik. No i moi drodzy, jesteśmy już gotowi. Jak widzicie, nasze statystyki troszeczkę wzrosły, ale to żaden problem. O Jezus Maria, jak bardzo zbugowałem grę, to jest tragedia absolutna. No wiecie co, od razu lecimy na kolejne miasto. Czemu by nie? No, to jest, jak się nie mylę, najlepsze miasto tutaj z dostępnych. Jak widzicie, moje HP też nie jest jakieś ultra niesamowite mimo wszystko. No, ale powinno nam wystarczyć na jakiś czas przynajmniej. I moi drodzy, jesteśmy w kolejnym miejscu i jak widzicie, tutaj jest jeszcze lepsza zbroja dla nas. Katany niestety lepszej nie ma, ale kupimy ją, bo czemu by nie? No i co robimy? I oczywiście... Suo. No to suo.
To było miło, ale zobaczcie, zaczynamy w ogóle od portu, więc prawdopodobnie, jak się nie mylę, to będą aż 3 fazy walki z tym miastem. W ogóle wydaje mi się, że nie możemy już powyżej 50 poziomu przejść ze względu na jakieś tam ograniczenia gry. Więc będziemy musieli z takimi statystykami, z jakimi jesteśmy, przeżyć do samego końca. O nie, o dziwo to miasto miało jeden poziom tylko. Czyli wychodzi, jeśli dobrze rozumiem, wychodzi na to, że w zależności od tego, jak ono jest rozbudowane na mapie, jak wygląda, czy jest to taka wioska, czy jest to większe miasto. Jeszcze, moi drodzy, jedna rzecz, której wam nie pokazałem. Jako, że mamy dużą ilość łuczników, możemy po prostu zrobić taki... jest deszcz strzał po prostu, możemy zrzucić na przeciwników i to jest całkiem przyjemna rzecz, jak widzicie, dosyć sporo obrażeń to może zadać. Może oczywiście również nasze jednostki zaatakować, ale my się o naszych nie martwimy, ponieważ naszych jest... Mamy po pierwsze ich tylu, że możemy sobie na to pozwolić, a po drugie oni są tak wytrzymani, że jak widzicie, w większości dostają 0 do paru obrażeń. Tak więc już nie przedłużając, wracamy do przerwy i widzimy się za chwilkę, jak już podbije tutaj większość kontynentu. Moi drodzy, myślę, że do wszystkiego mogę dodać jeszcze jedną małą rzecz, zanim to, jak widzicie, podbije wszystko. Mianowicie, jest jeden mały problem, ta gra ma rzeczywiście jeden mały problem, oprócz tych bugów oczywiście, które się tutaj zdarzają. No to ci bandyci, którzy, pomimo iż jesteśmy ogromną armią naprawdę, nadal nas napadają. Ja rozumiem, że musimy w jakiś sposób, naprawdę, gdzieś tam się wyekspić i tak dalej. Że wyekspić, no musimy zdobyć expo, musimy zdobyć golda skądś, ale po prostu po pierwsze te jednostki nie są dostosowane, a po drugie znaczy te ilości po prostu jednostek u przeciwnika nie są tak dostosowane, żeby rzeczywiście mieć z nami jakiekolwiek szanse, chociaż żeby nam jedną jednostkę zabić w pewnym momencie. Tutaj nawet nie mówię o tej wersji, którą ja przez wczoraj wyeksploitowałem, tak? Czyli gdzieś tam sobie zbugowałem. A mówię o nawet normalnej wersji, po prostu no te jednostki bardziej irytowały, bo co chwilę na przykład gdzieś tam były ataki ze strony przeciwnika, a nie dawało nam to po prostu możliwości pójścia do danego miasta. Tak jak mówię, no w Mountain Blade jest to troszeczkę lepiej zorganizowane na przykład pod tym kątem, ponieważ Mountain Blade posiada oczywiście ten system ucieczki, jeśli dana armia czuje się zdecydowanie przeważona, nie źle się powiedziałem. Jeśli czuję, że po prostu jej ilość jej jednostek jest zdecydowanie mniejsza niż przeciwnika, że nie ma po prostu szans, to AI jest jakoś zaprogramowane, tutaj te enkantery są raczej randomowe. No i jak widzicie, niestety dochodzi właśnie do tej sytuacji, gdzie sieczemy po prostu tony wrogów i stracimy na tym czas, bardzo dużo nawet czasu wręcz bym powiedział. No i nie przedłużając, wracamy już do podbijania całej reszty świata i zobaczymy się prawdopodobnie przy ostatnim mieście, moi drodzy, albo gdzieś tam w trakcie, jeśli mi coś jeszcze wpadnie. Głowy. Może jeszcze tutaj tylko dodam taką małą, drobną rzecz. Dlaczego warto było kupować jednostki konne? Dlatego, że one były strasznie, strasznie szybkie w porównaniu do całej reszty. Były niesamowicie szybkie, bardzo łatwo doskakiwały do łuczników, więc i z tymi łucznikami sobie po prostu radziły. A szczególnie jak przygnieciliśmy wroga, no to one stały praktycznie przy jego spawnie i z nim walczyły. Na zasadzie, cześć, zrespujesz się, umierasz. Więc to jest taka anegdotka z mojej strony, moi drodzy. A tak jak powiedziałem, już wracamy do przerwy i zaraz zobaczymy się pewnie przy kolejnej albo ciekawej informacji, która mi gdzieś tam wpadnie, albo przy końcu gry. No i moi drodzy, jesteśmy w ostatnim mieście Vanderburgu. Nareszcie, po długich, długich naprawdę męczarniach. Co się działo? Mianowicie działo się to, iż bardzo często byliśmy napadani. Bardzo często, tak bardzo, bardzo, bardzo często. No i po prostu się tutaj zajęło mi jakieś 30 dodatkowych minut. Nie pozdrawiam gry, ale tak, udało nam się. Wbijamy w takim razie w jednostki przeciwnika w ostatnim mieście. Jak widzicie, no nasze straty są praktycznie zerowe ze względu na różnego rodzaju bonusy, czy to co robię. No ale też to pokazuje, to co widzicie tutaj, pokazuje siłę tych jednostek konnych. No one mimo wszystko bardzo szybko do przeciwnika dobiegały. I one są naprawdę, naprawdę mocne. Pokażę, nam tutaj zabili jednego albo dwóch ninja tutaj naszych. No i moi drodzy, tak się kończy gra. Nie ma absolutnie nic więcej. Nie ma napisów końcowych. Nie ma jakiegoś gratulacji, podbijać cały świat. Nie, po prostu podbijamy cały świat i to jest wszystko. Przy okazji są 3 nacje łącznie, jakby o tym chyba nie wspomniałem. Jest tutaj ta jedna. Czekaj, 4, przepraszam, 4, nie 3. 4. Jedna to jest, prawda, nasza Japonia. Druga to jest to, cokolwiek to jest. Trzecia to są takie bardziej tureckie miasta. A czwarta to jest tutaj ta niemiecka
a la twierdza. No i tak, moi drodzy, się kończy gra. Tyle, po prostu. To wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, śmiesznego montażu nie dało się zrobić, przynajmniej był śmieszny bug, który nam pozwolił wygrać grę bardzo szybko. Bo tak, gdybym to normalnie grał, myślę, że 4-5 godzin i tą grę można przejść. Tak więc, jeśli ktoś jest zainteresowany i chciałby sobie pograć, to zapraszam. Jeśli chcecie, żebym nagrał również kolejne części, postaram się już nie zbugować następnym razem, a jeśli byście chcieli, to też zapraszam, piszcie komentarze, podsyłajcie przede wszystkim też swoje propozycje, ponieważ one mnie bardzo, bardzo interesują. Chciałbym wiedzieć, co chcecie zobaczyć jeszcze z gier przeglądarkowych na tym kanale. A tymczasem, do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień i na razie!